co? Nie oceniaj. Dziś nie prowadzę. Prowadzę! Bum dzieciaczki, wybiła wskazana godzina, dlatego zapraszam was na News Queen. Program, w którym mamy dla was tylko królewskie wiadomości. Wspólnie z redakcją Outfilmu zbieramy dla was newsy, które ja, no właśnie, po królewsku będę wam tu prezentować. Gdyby było wam mało informacji, wybieramy tylko te tęczowe i tylko te pozytywne. Te, które dodają otuchy, kiedy wszyscy siedzimy w domach. Mam nadzieję, że siedzimy w domach. Co prawda Dzień Comic Outu celebrujemy w październiku, ale marzec 2020 na pewno można nazwać miesiącem outów. Publicznie o swojej homoseksualności opowiedzieli pan Witold Sadowy oraz Łukasz Jakubiak. Pan Witold Sadowy, aktor i dokumentalista teatralnego życia Warszawy, out prezentował sobie na setne urodziny. No, na taki prezent, jak się okazuje, nigdy nie jest za późno, zwłaszcza kiedy outujesz się w takim stylu jak pan Witold. O swojej homoseksualności opowiedział on w jubileuszowym reportażu dla TVP Kultura. No i co? Co na to wszystko reżim? Dalej inwazja? YouTuber Łukasz Jakubiak, twórca kanału 20 metrów kwadratowych, wyautował się w swoim ostatnim filmie. Coming out osoby o takiej rozpoznawalności jest zawsze ważnym wydarzeniem i aktem odwagi. Odwagi, którą można dodać innym. Ostatnio transgenderowego publicznego coming outu dokonała beauty guru, youtuberka Niki, twórczyni kanału Niki Tutorials. Super! Wszystkie outy witamy w rodzinie, w której osoby te były już od dawna. 100 lat, a nie, w przypadku pana Witolda 200. No i oczywiście, pamiętajmy, dbajmy o siebie, zostańmy w domach, ale bądźmy out. A teraz trochę zmieniamy temat, gdybyście się nudzili. Oddaję głos do naszego reportera. Cześć, nazywam się Piotr i będę waszym domowym korespondentem. Jak widzicie, w czasie tej izolacji społecznej będę miał co robić. No dobra, nie oszukujmy się. Nie przeczytam tych wszystkich książek, myślę, że nawet nie przeczytam dwóch. Nie, dobra. Dwie może uda mi się przeczytać. A tak, to pracuję nad innymi projektami. Na przykład razem ze starą kręcę dla was filmy. Jeżeli jeszcze tego nie wiecie... Twoja stara. To ja. Ale jeżeli wy nie wiecie, co ze sobą zrobić, co począć, w tym czasie, kiedy jesteśmy daleko od tych wszystkich rzeczy, które tak uwielbialiśmy robić. Chodzić na siłownię, albo do kina, albo po prostu ze znajomymi na obiad czy na wino potańczyć, to dobrym miejscem będzie, o dziwo, Facebook. Media społecznościowe znowu stają się społecznościowe. To tam ponownie potrafimy skleić się jako społeczności. Na przykład Queerowy Maj zorganizował Queer Antannę, czyli przestrzeń na Facebooku, gdzie możemy spotykać się, rozmawiać ze sobą o kulturze, o sztuce, o tym wszystkim, co nas kręci, o grach wideo, o rozrywce. Możemy się tam umawiać na online'owe gry, na pogaduszki, na wspólne oglądanie na Netflixie. Wszystko. Wszystko online, ale wszystko też, żeby nie stracić ze sobą kontaktu. I myślę, że to jest niebywale istotne, że w czasie kwarantanny potrafimy być ze sobą blisko. Chociaż ta bliskość jest bliskością online. Ale szczerze, czym ona różni się od tego, kiedy jesteśmy cały czas wgapieni w swoje telefony, nawet jeżeli umawiamy się ze znajomymi na obiad? Myślę, że te obiady będą smakować zupełnie inaczej, kiedy wreszcie wszyscy się spotkamy. Wracamy do studia. Kolejny news zaczynam od oburzenia. Gdzie są moje pieniądze od Sorosa? O, co? Zdziwieni? Że wielka polityka, władza i pieniądze interesują reporterów News Queen? Otóż tak. I was też powinno to zacząć interesować. Według wyliczeń zaledwie 660 tysięcy złotych z 1% podatników identyfikujących się jako osoby LGBT trafiło do organizacji walczących o równość osób LGBT. Pomoc organizacjom równościowym jest dużo szersza. Wiele z nas może zaangażować się w działania, przekazać stałe darowizny i uczestniczyć w wydarzeniach równościowych. Wspierajmy swoich, zróbmy sobie równość. Wciąż trwa okres rozliczeniowy, wciąż możesz więc wesprzeć NGO swoim 1%. Bez wychodzenia z domu. Nie wychodź z domu. Niestety, obecna sytuacja nie jest przyjazna dla dumnej społeczności osób LGBT mieszkających w Polsce.
Marsze Równości oraz inne pride'owe eventy zostały przełożone na później albo odwołane. Taką decyzję o odwołaniu Poznań Pride Week podjęła grupa Stonewall, organizator tego wydarzenia. Zapowiedzieli, że jeżeli wszystko pójdzie pomyślnie, a my będziemy mogli wyjść z maju w domu, data ich marszu, czyli lipiec, nie zostanie zmieniona. W innym razie zostanie przełożona na inny termin. Podobną decyzję podjęli organizatorzy i organizatorki krakowskiego Marszu Równości, czyli Queerowy Maj, przełożyli swoje wydarzenie na po wakacjach. Czekamy, myślę, że wszyscy i wszystkie z dużą ciekawością przyglądamy się temu, co dzieje się w Warszawie, jak potoczy się sytuacja Parady Równości, która planowana jest na 20 czerwca. Wciąż wolontariat Równości utrzymuje, że spotkamy się wszyscy 20 czerwca na paradzie w Warszawie. Trzymajmy za to kciuki, żebyśmy mogli naprawdę i mogły naprawdę spotkać się w gronie. Jeżeli w tych wiosennych i wczesnoletnich eventach pride'owych mamy wziąć udział, to naprawdę bądźmy pewni, że odbywa się to wtedy, kiedy jesteśmy bezpieczni. To nie są ćwiczenia. Mamy naprawdę do czynienia z prawdziwym kryzysem. Niestety. Musimy poinformować Was o tym, że w 2020 roku nie odbędzie się euro. Co? Jakie euro? Jakie euro? Kogo to w ogóle interesuje? W 2020 roku nie odbędzie się Eurowizja. Tak, tak. Jesteśmy wszyscy w szoku. Może ja nie jestem, bo nie jestem jakimś wielkim fanem, ale tak. Społeczność gejowska, europejska społeczność gejowska jest w rozpaczy. Niestety, organizatorzy tego konkursu piosenki postanowili zawiesić go w roku 2020. Ale zapowiedzieli nam, że w planowanym dniu emisji wypuszczą online coś ekstra dla wszystkich, którzy są spragnieni europejskiego konkursu piosenki. Więc jest na co czekać. Polecam i wracajmy do studia. I to by było na tyle w pierwszym wydaniu News Queen. To co? Do zobaczenia w kolejnych? To byłam ja, twoja stara, która powie wam wszystko, czego nie usłyszycie od mamy. Dobranoc i zostańcie w domach.